Witam, nazywam się John Beaver. Pragnę wam zaprezentować program o Duchu Świętym. Żałuję, że nie mówię po polsku, bo wtedy moglibyśmy się łatwiej zrozumieć. Ponad 20 lat temu założyłem wspólnie z żoną służbę Messenger International. Myślą przewodnią naszej misji stały się ostatnie słowa Jezusa, które wypowiedział odchodząc z tej ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Zgodnie z Ewangelią Mateusza 28:19-20. Tym programem chcielibyśmy przybliżyć wam osobę Ducha Świętego. Modliliśmy się, aby przekaz ten był dla was inspiracją. Niniejsze przesłanie miało ogromny wpływ na moje życie i służbę. Wierzę, że stanie się tak również w waszym życiu i w życiu waszych współpracowników. Powiem więcej, to poselstwo to zaledwie próbka darmowej, internetowej biblioteki zasobów dla was i dla chrześcijan na całym świecie. Odwiedźcie stronę internetową podaną na dole ekranu i korzystajcie z darmowych plików wideo, audio, książek, podręczników i wielu innych materiałów. Są one dostępne w waszym języku dzięki tłumaczom, redaktorom i wydawcom. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki, aby wspierać wierzących, są wieczną inwestycją w to, co Bóg robi na ziemi. Przyłączcie się do wypełnienia powołania, które Bóg umieścił w naszych sercach. Współpracujcie z nami w rozpowszechnianiu tych zasobów w waszych społecznościach, sąsiedztwie, wszędzie tam, gdzie spotykacie się z zainteresowaniem. W Ewangelii Mateusza 10:8 czytamy: darmo wzięliście, darmo dawajcie. W Stanach Zjednoczonych jest ponad 25 tysięcy kościołów, które korzystają z naszych materiałów. Dziś wysyłamy je do was. Prosimy o pomoc w wypełnieniu Bożego powołania, o pomoc w głoszeniu Jego słowa ludziom w każdym miejscu. Dzielcie się wszystkimi zasobami z tej płyty i z naszej strony internetowej z bliskimi i kościołami. Przekażcie je swoim przyjaciołom i współpracownikom. Śmiało wysyłajcie e-maile z fragmentami lub całymi plikami do swoich wspólnot. Umieszczajcie je w internecie, kopiujcie płyty i kserujcie książki. Cyklicznie sprawdzajcie naszą stronę, gdyż wciąż dodajemy nowe materiały. W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne i mocne. Tylko ono zawiera w sobie moc do uwolnienia, życia, nadziei, poczucia celu i objawienia. Dzięki Tobie możemy z tym przesłaniem dotrzeć do większej rzeszy ludzi. Pragniemy, aby wierzący doświadczali mocy Bożego Słowa. Wiem, że dzielicie tę samą pasję i to zaszczyt pracować wspólnie dla rozszerzenia Bożego Królestwa na ziemi. Przyjaciele, kochamy was i wspieramy. Wasz wkład w ciało Chrystusa jest bezcenny. Dziękuję, że wiernie szukacie Bożej woli i służycie Jego ludziom z całych sił, odwagi. Bóg mówi, że strzeże swego słowa, by je wypełnić. Nie wróci do niego puste. Wasz Kościół, społeczność i naród na zawsze zostanie zmieniony przez Słowo Boże, gdy śmiało je głosicie. Modlę się, aby te zasoby były dla was zachętą poprzez moc Bożej łaski. Liczyć na was, bracia i siostry, w wierze, to zaszczyt. Wierzę, że wspólnie zobaczymy Jezusa uwielbionego na ziemi. Życzę wam wszystkim błogosławieństw Bożych.